Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Duch prawdy jest rzecznikiem i obrońcą człowieka. Tak pisał święty Jan Paweł II w katechezie o Duchu Świętym. Pisał też w tej katechezie, że Duch prawdy jest rękojmią Ewangelii w dziejach. To znaczy, że dzięki niemu Ewangelia może być stale ta sama, ale też na nowo może prowadzić każdego z nas ku niebu. Kiedy patrzymy na życie świętego Jana Pawła II, widzimy odbicie słów Ewangelii, tych słów, które dzisiaj czytamy. I kiedy przypominamy sobie te chwile spotkań z Janem Pawłem II, to pewnie dla wszystkich, którzy mogli w nich uczestniczyć, niezapomniana jest atmosfera, kiedy czuliśmy, że on nie mówi od siebie, tylko że on przekazuje nam te prawdy, które chce nam przekazać Pan Bóg. I ta wspólnota, którą gromadził, jakby opierała się na tym duchu prawdy. Dzięki temu trwaliśmy w jedności. Chyba najlepszym prezentem na stulecie urodzin Jana Pawła II będzie powrót do tej postawy, do tych jego słów, które uczyły nas być jednością we wspólnocie. Duch prawdy to duch jedności.